Okej, nawiązaliście, że wam pomogły. No bo tak, chodzi o mnie, tak? Teraz zachodzi pytanie, w takim razie, co was przekonało do tego, żeby skorzystać z mojej opcji? Rozwijcie ten temat. Rozwijając temat skorzystania z twojej opcji? No to może zaczęło się tak, że chcieliśmy wyjechać najpierw przez firmę Otto. Szymon zaczął szukać jakiejś recenzji na YouTube, więc wyskoczył filmik Polacy w Holandii. No i pierwsze co, jak wróciłam z pracy, Szymon rzucił hasłem, że znalazłem pomoc. Ja mówię, pomoc, no z jednej strony, no Szymon, no Polak Polakowi przecież za granicą nie pomoże. Mówię, no różnie się dzieje na tym świecie i wywożą ludzi i naprawdę nie wracają albo okradają. I mówię, Szymon, ja nie wchodzę w to. No, ja tutaj trochę nalegałem, mówię, ale naciskał, słuchaj, naciskał. Mówię, no, ma kanał na YouTube, jest osobą publiczną, więc no, nie powinien robić sobie pod górkę, robić rzeczy, za które później będzie odpowiedzialny, ponieważ jeżeli by się zgodził na wyjazd, byśmy wyjechali, to zawsze gdzieś to wszystko w internecie zostaje. I myślę, że no, tutaj robił wywiady z ludźmi, przeprowadzał na temat właśnie... na temat pracy w Holandii, na temat firm, które oferują tą pracę, więc mówię, no... Czemu nie? Możemy spróbować, wyjedziemy, no i zobaczymy, jak to będzie. No i podczas podróży ja mówię do Szymona, Szymon, zobaczysz, nie przyjedzie. Nie przyjedzie, będziemy musieli się spakować i wrócić do domu i tak się zakończy nasza kariera w Holandii. Ale jednak cały czas był kontakt z... Cały czas był kontakt z tobą. Dzwoniłeś, pytałeś, jak tam, jak podróż przybywa na miejscu. Też dzwoniliśmy do ciebie. Do których sklepów mamy chodzić, gdzie jest najtaniej, gdzie jest najkorzystniej. Tak, tak. Zawsze służyłeś pomocą. Dzwoniliśmy do ciebie. Słuchaj, jest taka sprawa, kupujemy to czy to. Podsyłałeś nam zdjęcia z produktami, powiedzmy, kupcie to, to fajnie, korzystnie, cenowo wychodzi na początek, tak. Nie będzie was tam obciążało finansowo. Też dzisiaj przyjechałeś, sprawdziłeś mieszkanie, zrobiłeś wstępny wywiad, na co sobie możemy pozwolić prawnie na mieszkaniu, ponieważ no, tutaj w Holandii różnie bywa z meldunkiem, więc przeprowadziłeś wywiad z właścicielami. Wiedziałeś, na czym stoimy, wyrobiliśmy sobie Sophie numer, Sophie number, załatwiliśmy konto bankowe, więc no fajnie, fajnie z twojej strony, że nam pomogłeś, że mimo wszystko no, jesteś powiedzmy jedną z trzech osób, na którą w tej chwili możemy liczyć w życiu. Chciałbyś kogoś pozdrowić? Tak, pozdrawiam w sumie ludzi z Polski, z którymi mieliśmy bardzo dobry kontakt, którzy nam też pomogli na wyjazd, tak. Się nie odwrócili plecami. Pozdrawiamy rodzinę. Możemy tu zareklamować kogoś? Oczywiście. To pozdrawiam pan Blacharz. Pan Blacharz po bardzo długiej przerwie wyraził chęć pomocy. Naprawdę z jego strony też tu była fajna inicjatywa. Fajne jest to, że żeby nie było, że ściemniamy, bo tak naprawdę my nigdy cię nie znaliśmy, nigdy na oczy się nie widzieliśmy i tak naprawdę pierwszy raz zobaczyliśmy się dzisiaj i tak szczerze, no nie spodziewałabym się, że jeszcze istnieją ludzie na tym świecie tacy, co wyciągają rękę, przepraszam. No, przede wszystkim to bezinteresownie. Bezinteresownie, ponieważ no... Pokrywaliśmy tylko koszty transportu, a powiedzmy od godziny 10 do godziny 20, 22 zarezerwowałeś sobie cały czas dla nas. No, będziemy ci bardzo wdzięczni. Mam nadzieję, że tutaj nam się uda w Holandii, że odnajdziemy się, że będziemy mogli w końcu żyć na poziomie, tak jak chcemy, no nie obciążając się.